Stuk młotków, dźwięk metalu, szuranie, pukanie, przesuwanie. Na scenie Teatru Wielkiego właśnie montowana jest scenografia do Czarodziejskiego fletu, ostatniej premiery tego sezonu. Dziennikarzy, którzy przybyli na konferencję prasową, trochę dziwi, że na czas tego wydarzenia prace nie zostają przerwane. Okazuje się jednak, że to celowe. A powodem wcale nie jest przedpremierowy pośpiech, lecz idea, która stoi za scenografią Czarodziejskiego fletu. Najnowsza produkcja Teatru Wielkiego w Poznaniu nie jest operową pocztówką. To nie Czarodziejski flet, jaki już znamy. Izraelski reżyser Sharon Minailo wraz z holenderskim scenografem szukali innego sposobu na opowiedzenie tej historii. Historii, którą czytają współcześnie. Scenę zamienili w wielki mechanizm zbudowany z maszyn i poruszających się pośród nich ludzi. Oglądamy więc nie pokaz tego, jak powstaje scenografia, lecz pokaz scenografii, już gotowej, a raczej wiecznie i nigdy niegotowej, takiej, której nie da się ukończyć, bo jest nieustannie przeobrażającą się, nieprzerwanie mobilną, mutującą, pulsującą, ludzko-techniczną plątaniną, żywym organizmem. Tak wygląda społeczeństwo. Bo Czarodziejski flet to w ujęciu Sharona Minailo właśnie opowieść o społeczeństwie. Dlaczego tak właśnie czyta operę Mozarta i dlaczego to właśnie ją wybrał na swoją kolejną realizację? Posłuchajmy. Sylwia Jarmusz, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Na scenie i wokół sceny. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Sharon Minailo, izraelski reżyser i wykonawca operowy, którego realizacje znane są na całym świecie i który jest odpowiedzialny za najnowszą produkcję Teatru Wielkiego w Poznaniu, czyli Czarodziejski flet. W ubiegłym roku Sharon został nominowany do Nagrody dla Młodych Reżyserów na International Opera Awards. Dlaczego sięgnął właśnie po operę Mozarta jako swoją kolejną realizację? Dlaczego właśnie po Czarodziejski flet? Jak współpracowało mu się z zespołem Teatru Wielkiego w Poznaniu? Jakie kostiumy nam pokaże, bo jest również kostiumologiem? O to wszystko zapytam go w dzisiejszej rozmowie. O tym wszystkim zgodził się nam opowiedzieć przed kamerą. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas. Of course, my pleasure. Powiedz proszę, dlaczego wybrałeś na swoją kolejną realizację właśnie Czarodziejski flet? Właściwie to Czarodziejski flet wybrał mnie. Zostałem zaproszony do wyreżyserowania go tutaj w Poznaniu. Bardzo ucieszyło mnie to zaproszenie, ponieważ jest to opera, którą uważam za bardzo aktualną. Dla mnie jako reżysera jest to możliwość zaprezentowania interpretacji tego dzieła, która w pewnym sensie jest refleksją nad dzisiejszym społeczeństwem. That is in a way a reflection about society today. The opera is about a young couple. Opera opowiada o młodej parze, Tamino i Pamine, która zostaje wysłana przez dwie starsze siły, królową nocy i Sarastra. Te siły właściwie nimi manipulują w celu odnalezienia drogi przyszłości dla społeczeństwa, w którym żyją. Of the future, the right future for the community that they live in. And in the traditional reading of the piece, w tradycyjnej interpretacji tej opery ta młoda para zostaje poddana prawu prób Sarastra i przyjęta do jego świątyni. Dla mnie interesujące było to, że możliwa jest interpretacja tej opery poprzez danie Tamino i Pamine możliwości obrania trzeciej drogi.
opportunity to offer the third way. A nie wybór pomiędzy tymi już istniejącymi. Wybierają więc własną trzecią drogę. Tym samym oferują społeczności w kryzysie ratunek w nowym porządku, zamiast wyboru pomiędzy tym, co już istnieje. Więc jest to coś bardzo aktualnego dla nas. You are also costume designer. Jesteś także projektantem kostiumów. Opowiedz proszę, jakie są te kostiumy? Historyczne, współczesne, a może baśniowe? Maybe fairy tale? In a way it's all of the above. It's jest to interpretacja i historyczna, i współczesna, ponieważ opowiada o dzisiaj, więc to historia teraźniejszości. Ale jest to jednocześnie baśń, ponieważ kostiumy są wyobrażeniem. Jest to jednak wyobrażenie mody. W projektach inspirowałem się projektantami mody, ale dokładnie moim wyobrażeniem o nich. Fashion designers and of catwalks. And when people talk about historic costumes. Mówiąc o historycznych kostiumach, należy pamiętać, że w czasach Mozarta kostium musiał reprezentować pozycję społeczną każdego z bohaterów. Dzisiaj, kiedy widzimy Królową Nocy na przykład w ogromnej niebieskiej sukni, nie mówi nam to nic o tym, kim ona jest, jedynie coś o jej micie. Najważniejsze dla mnie było stworzenie kostiumów, które byłyby odbiciem pozycji bohaterów w społeczności. Chodziło o to, by relacje pomiędzy nimi i ich status społeczny były opowiedziane językiem współczesnej mody. Chciałem, aby publiczność, widząc kostiumy, rozumiała zależności pomiędzy charakterami. Chciałem też oddać ideę jedności, przedstawienie społeczności zunifikowanej. Dlatego kostiumy mają bardzo małą paletę kolorów, tak by mówiły, że wszyscy są częścią jednego małego wszechświata. Jak ci się pracowało w Poznaniu? Pytam teraz o współpracę z artystami w Poznaniu, w Teatrze Wielkim. Dla całego naszego zespołu było to świetne doświadczenie. Bardzo dobrze nam się pracowało. Razem z light designerem Martinem Warmedamem, pochodzącym z Amsterdamu, i scenografem Dave Hipma, zaczęliśmy pracować w ubiegłym roku. Również z naszym dramaturgiem Krystianem Ladą, który towarzyszył nam i naszym pomysłom w całym procesie twórczym i pomagał rozwinąć je w najlepszy możliwy sposób. To było jeszcze przed rozpoczęciem prób. A próbę zaczęliśmy razem ze świetną obsadą śpiewaków i muzyków, bardzo profesjonalnych śpiewaków, którzy są właśnie czymś więcej. Są prawdziwymi muzykami, potrafiącymi nie tylko wykonać utwór, ale dać mu nowe życie. Dla mnie jako reżysera to wspaniałe, bardzo inspirujące. Czarodziejski flet to piękna muzyka. Co ty słyszysz w tej muzyce? For me, the beauty of this music is in the relationships, very different relationships between the different. Według mnie piękno tej opery leży w relacjach między różnymi postaciami oraz procesami osobistymi zachodzącymi i wyrażonymi przez muzykę. Najbardziej znana jest aria Królowej Nocy Der Hüllerache. Jest przepiękną arią śpiewaną przez wspaniałą śpiewaczkę, ale istnieje również inna aria, piękna i delikatna aria Paminy. Następują po sobie. Są do siebie bardzo podobne, ale równocześnie bardzo odmienne. Zestawiając je ze sobą, widzimy wyraźną różnicę pomiędzy matką, Królową Nocy, a córką Paminą. Wszystkie te kombinacje, które skomponował Mozart, oferują nie tylko bogactwo dźwięków i kolorów, ale również relacji. Jest to dla mnie bardzo interesujące.
Jak Państwo słyszą, wielu emocji, zarówno scenograficznych, dramaturgicznych, no i przede wszystkim muzycznych, dostarczy nam czarodziejski flet w reżyserii Sharona Minaylo. So can you... Może zaproś proszę naszych widzów na spektakl. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić publiczność na spektakl. Słyszałem, że bilety na najbliższe przedstawienia są już wyprzedane. Czarodziejski flet wróci jednak na scenę w styczniu i mam nadzieję, że również wtedy wiele osób przyjdzie go zobaczyć. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Nie pozostaje nam nic innego, jak też Państwa bardzo serdecznie zaprosić na to wspaniałe widowisko i na kolejne odcinki magazynu Na scenie i wokół sceny. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Sharon Minaylo, izraelski reżyser i wykonawca operowy i sprawca najnowszej produkcji Teatru Wielkiego w Poznaniu, czyli Czarodziejskiego Fletu. Dziękuję. Dziękuję.